W Muzeum Kultury Pogranicza imienia Ignacego Rajmana w Wambierzycach zorganizowany został wernisaż wystawy malarstwa Liliany Nowickiej. Kiedy realizowaliśmy projekt unijny, tak właśnie sobie postanowiliśmy, że nie będzie to tylko miejsce prezentacji pamiątek po Ignacu Rajmanie, ale będzie to też takie miejsce, gdzie artyści nie tylko pogranicza, nie tylko naszego regionu będą mogli swoje prace przedstawiać. Przede wszystkim zajmuję się malarstwem sztalugowym, olejnym i akrylowym, ale tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo ważną dla mnie częścią tej wystawy są obrazy inkrustowane słomą. Jest to tradycja nasza, którą przekazała nam moja mama i ja tę tradycję przekazuję młodszemu pokoleniu z nadzieją, że będzie to kontynuowane dalej. Pomimo tego, że bardzo nam szybko galopuje i technika, i technologia, i sztuczna inteligencja, uważam, że te tradycje i w skali regionu, i mikro, i makro, i rodzinne powinniśmy jednak utrzymywać, pielęgnować, bo to jest bezcenne. Myślę, że warto na pewno przyjechać, zobaczyć, podziwiać, ewentualnie można też obraz kupić, bo pani Lilianna te obrazy wystawia też na sprzedaż. Inspiruję się ziemią naszą tutaj, naszym regionem. Bardzo jestem rozkochana w malarzach secesyjnych. Bardzo lubię Klimta, bardzo lubię wszystkich artystów secesyjnych. Uważam, że to jest po prostu coś wspaniałego, ten nurt. I czasem przemycam w tych obrazach jakieś takie elementy właśnie, ale generalnie, tak jak mówię, bardzo lubię naturę, bardzo lubię lasy, bardzo lubię góry, bardzo dobrze czuję się w tych stronach i dlatego też tu zostałam, wyjechałam z Wambierzyc, ale bardzo niedaleko, za górkę. No i tak to właśnie jest. Na wystawie można podziwiać unikatowe obrazy, gdzie zwykła słoma zmienia się w niezwykłe dzieła sztuki. Jest bardzo czasochłonna ta technika, jest bardzo pracochłonna. W pewnym momencie, zaraz przed zbieraniem, należy tę słomę zebrać, trzeba ją od kolanka do kolanka pociąć, poprzecinać, wyprasować, ponaklejać w błamy i dopiero później można coś z tym robić. Słoma owsiana jest bardzo miękka i bardzo wdzięczna, jeżeli chodzi o, ale to wymaga też oczywiście wprawy. Można ją farbować i bibułą, i różnymi innymi kolorami, gotując. Gotuje się słomę i później można z tego coś po prostu fajnego robić. W czasach, kiedy żyła jeszcze moja mama, pokazywała dzieciom czasem w szkole różne takie rzeczy. Czasem przychodziły dzieci, przychodzą czasem do mnie dzieci, które się interesują i pokazuje u mnie w pracowni. Chciałabym, żeby to trwało, żeby to przetrwało, no i żeby to dalsze pokolenia przekazywały to dalej, bo to jest takie dosyć unikatowe. Jest to tradycja nasza rodzinna, no i niech to trwa. Wystawa będzie dostępna do zwiedzania do 5 maja bieżącego roku. Serdecznie zapraszamy.